Witam. W dzisiejszym odcinku postaram Wam się przedstawić najciekawsze artefakty w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający największe artefakty w naszym świecie. Nie do końca wiedziałem, jak nazwać takie specjalne przedmioty w świecie Naruto, jako że nie ma żadnej kwalifikacji przypisanej do tych rzeczy, dlatego nazwałem je ogólnie artefaktami, jako że tak mi się kojarzą. Może nie jest to do końca poprawne, no ale co tam. No nic to, lecimy. Jest to specjalna odmiana miecza Kusanagi, który to jest schowany w tykwie i tak naprawdę jest tylko płynem, który po uwolnieniu się kształtuje właśnie w ostrze. Miecz ten jest w stanie zapieczętować każdego, kogo przebije, a ofiara trafia do tykwy i jest uwięziona w świecie pijanych snów, podobnym do genjutsu, stąd też jego druga nazwa, długi miecz Sakegari. Miecz ten został użyty do zapieczętowania Orochimaru, który znajdował się w ciele Sasuke, a także do pozbycia się duszy Nagato w wersji Edo Tensei. Jeśli mowa była o mieczu Totsuka, to nie mogło zabraknąć i drugiego przedmiotu, który dzierżyło Susanoo Itachiego. Co ciekawe, to lustro nie posiadało żadnej konkretnej formy, podobnie jak miecz, ale ma moc zmieniania swoich atrybutów, dzięki czemu podobno może odeprzeć każdy atak, zarówno duchowy, jak i fizyczny. Dlatego też uważa się, że lustro Yata posiada wszystkie transformacje natury w celu pozbawienia siły nadchodzących ataków. Jak sama nazwa wskazuje, jest to naszyjnik, który należał do Hashiramy. Został wykonany ze specjalnego kryształowego klejnotu, który pozwoli mu łatwiej chwytać i kontrolować ogoniaste bestie, a także był bardzo cenny, ponieważ miał równowartość co najmniej 3 gór zawierających kopalnie złota. Co więcej, później Yamato dodał specjalną pieczęć do naszyjnika, która aktywowała się, gdy Naruto używał zbyt wiele czakry Kyubiego i tym samym informowała o tym Yamato. Sam naszyjnik jednak w pewnym momencie zyskał złą famę, ponieważ utarła się opinia, że przynosi on pecha, jako że Tsunade podarowała go najpierw swojemu bratu, a później ukochanemu i obydwaj zginęli bardzo szybko po ofiarowaniu im tego artefaktu. Istnieją specjalne narzędzia Hagoromo, którym poświęciłem cały odcinek, tłumacząc, czym one są, dlatego nie chcę się zbytnio powtarzać i jeśli interesuje Was konkretniejszy opis, to zapraszam właśnie do tego filmiku. W dużym skrócie są to zarówno przedmioty zdolne zapieczętować ofiary, jak i ofensywnie używać wszystkich 5 podstawowych natur czakry, dzięki Bashosenowi. W dużej mierze zostały one przedstawione na wojnie. Jest to Tanto, które należało do Sakumo Hatake, a później do jego syna Kakashiego. W zasadzie poza legendami i tym, że po ciosie zostawiał białą smugę czakry, nie wiemy zbyt wiele. Dzięki niemu jednak Sakumo zyskał tytuł Biały Kieł Konohy, a więc był przynajmniej rozpoznawalny, ale my jako widzowie nie wiemy o nim nic więcej. Jest to nietypowa wersja kunaja, której używał Minato Namikaze w połączeniu z Hiraishin no Jutsu. Różnią się one od zwykłych kunai tym, że mają 3 ostrza zamiast jednego, mają grubszą rękojeść, dzięki czemu Minato mógł na nich umieścić swoje znaczniki, a także są cięższe niż zwykłe kunaje. Służyły one jako przenośne teleporty, ale nie tylko, bo Minato zostawiał je też w kluczowych dla siebie miejscach, aby zawsze móc do nich skoczyć. Podobnie jak w przypadku narzędzi mędrca 6 ścieżek, tak też o mistrzach mieczów mgły zrobiłem osobny odcinek, w którym tłumaczyłem działanie każdego poszczególnego ostrza. Są to bronie o nietypowych zdolnościach i z pewnością wyróżniają się na tle reszty, choć moim zdaniem zostały zbyt kiepsko użyte i to chyba wszystkie prócz same Hady, która zdecydowanie wybijała się w porównaniu do reszty mieczy. Jest to wachlarz, którego nie da się złożyć i jest przekazywany przez członków klanu Uchiha z pokolenia na pokolenie. Swoją sławę zdobył przez to, że potężny Madara Uchiha często używał go w walce, a po jego śmierci obito Uchiha podszywając się pod niego, także go dzierżył. Gunbai miał możliwość przekształcenia nadchodzącej czakry w transformację natury wiatru, dzięki czemu odbijał on atak z powrotem w kierunku wroga. Mógł on służyć zarówno do obrony, jak i ataku. Każdy z członków Akatsuki posiadał jeden z 10 pierścieni, które dodatkowo musiały być noszone na innym palcu.
Pierścienie te oczywiście po pierwsze oznaczają, że ktoś należy do tej organizacji, a po drugie zdaje się, że mają jakiś związek z pieczętowaniem ogoniastych bestii w Gedomazo, bo chociażby wskazują miejsce, na którym dany członek powinien stanąć. Także to, że członkowie po stracie pierścieni ich szukali, sprawiało wrażenie, że mają jakąś większą wartość, jednak nigdy nie została ona ujawniona, a tym bardziej ich znaczenie zostało oplute później, gdy Tobi pokonał Conan i pierścienie już nigdy nie zostały użyte. Poznajemy go już w pierwszym odcinku i wszystko staje się jasne. Jest to zwój, w którym możemy znaleźć wiele niebezpiecznych i zakazanych jutsu, które były przekazywane w rezydencji Hokage, ale jak anime pokazało, zwój ten nie był zbyt dobrze strzeżony, skoro 12-latek bez problemu go ukradł. Swoją drogą ciekawe, że Mizuki, który obiektywnie był strasznym leszczem, chciał używać bardzo zaawansowanych technik. Nie uważacie? Są to typowo informacyjne karty, które moim zdaniem niestety zostały później zupełnie zapomniane, a są ciekawe. Po pierwsze, niejako są na początku puste, a po drugie są szyfrowane, więc przeciwnik nie jest w stanie ich wykorzystać. Można je porównać trochę do plików w chmurze, które są odblokowywane za pomocą odcisku palca, a w tym przypadku czakry właściciela danych. Na kartach znajduje się dużo przydatnych informacji, takich jak ilość ukończonych misji, czy to, w czym dana osoba jest mocna, a w czym słaba. Choć tak jak mówiłem, wiedza jest ta dziedziczona od właściciela, a więc w przypadku Kabuto, który pokazał nam te karty, to informacji jest sporo, jako że był on szpiegiem. W innych rękach te informacje mogłyby być szczątkowe. Są to, nie zgadniecie, trzy pigułki o różnych kolorach. Niezły szok, co? Pierwsza jest zieloną pigułką szpinakową, druga żółtą pigułką curry, a trzecia to czerwona pigułka chili. Dzięki nim można przekształcić tłuszcz z ciała jedzącego w czakrę, dzięki czemu stopniowo zwiększa się moc użytkownika. Zjedzenie czerwonej pigułki może zwiększyć moc nawet stukrotnie. Każda pigułka jednak zatruwa organizm, a właśnie ta z chili przekształca dosłownie wszystkie rezerwy tłuszczu użytkownika, co w teorii powinno zabić osobnika, jednak jak się okazało, klan Nara przeprowadził badania nad tą formą boosta i dzięki temu Tsunade udało się wyleczyć Chojiego. Nie jest to przedmiot sam w sobie bardzo potężny, ale moim zdaniem zasługuje na miejsce, by tu być. Fuya Manaka najpierw przeniósł swój umysł do marionetki, a następnie po zaatakowaniu jej przez przeciwnika zamieniają się oni miejscami, a więc umysł Fu przeszedł do ciała Ao, a umysł Ao przeszedł do marionetki. Ciągle ta technika ma słabości, ponieważ obrażenia zadane ofierze przechodzą także na rzutającego, jednak ofiara nie jest w stanie się wydostać z marionetki, jako że jest w niej zapieczętowana, więc daje to spore możliwości. To są moje propozycje ciekawych przedmiotów, które roboczo nazwałem artefaktami, a co wy byście jeszcze dodali? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem to tyle, siema.